Tu jest samiczka o numerze 3981. Tą samiczkę żeśmy dali na aukcję. To jest po takim moim starym asie też rozpodowym, zakupionym z hodowli Kruger Schumacher też, to jest gołąb. Z dwóch stron wnuk Rudego, ten ojciec. Nie ma. I tu jest siostra ojca. Siostrą Nepliksyna. Była siostrą Nepliksyna, który poszedł za 300 tysięcy euro u Vandenabele na aukcji. Także tu wszystko te gołębie są blisko. I wydał już ten ojciec, już wydał lotnika u mnie na gołębniku, który w rejonie był drugim lotnikiem rejonu na, no nie wiem, może około 20 tysięcy gołębi. To był rok 20 roku to było. I co chcę jeszcze powiedzieć, tu ze strony matki znowu są wybitne asy lotowe, bo tu jest gołąb, powiem tak, brat matki w tym roku, w 24, zdobył 12 konkursów, czyli 12 na 12 i jest czwartym lotnikiem oddziału i jest tam w kategoriach, też jest w drużynie kategorii, nie wiem czy w B chyba, nie wiem dokładnie teraz czy w B czy w maratonie, ale chyba B, bo tam mam te gołębie przesunięte, jedne do maratonu, jedne do B, nie wiem teraz, ale chyba do B. Kapitalnie leciał ten brat matki. No i tu jest jeszcze dziki, znowu daleko jest ten mój as, trochę dalej. Pradziadkiem jest znowu taki 485, wnuk dzikiego, drugi lotnik oddziału to był w 08 roku. No wszystko gołębie praktycznie, lotniki lotowe, gołębie rozporu. Jest tu jeszcze taka prababcia 4740, to Paweł Mędrycy, ja jeszcze do dzisiaj wspomina tą samicę 4740. No kapitalne gołębie też rozporowe.